15 listopada w katedrze lwowskiej rozpoczęło się pożegnanie z księdzem Bronisławem Baranowskim, który odszedł do domu Pana w wieku 85 lat 14 listopada. Trumnę z jego ciałem umieszczono w Bazylice Metropolitalnej Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby przez cały dzień wierni mogli przyjść i pomodlić się o życie wieczne dla wieloletniego spowiednika Lwowa i wyjątkowo ofiarnego księdza archidiecezji lwowskiej, kanonika kapituły metropolitalnej. Wieczorem biskupi pomocnicze Leon Mały i Edward Kawa wraz z księżmi dekanatu lwowskiego odprawili mszę świętą w intencji zmarłego brata w chrystusowym kapłaństwie i ojca duchownego wielu pokoleń ukraińskich księży. Po mszy świętej duchowni i wierni w kaplicy Świętego Krzyża odśpiewali nieszpory, w których wielbili Boga za liczne dary otrzymane za pośrednictwem księdza Bronisława. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Zawsze.